Witam serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować w technice origami żonkile. Prawdziwe wyglądają tak, a nasze po skończeniu pracy będą wyglądały. Aby przygotować taką pracę, będziemy potrzebowali kartek, papieru z bloku rysunkowego. Kolor niebieski, żółty i zielony. Będziemy potrzebowali także okrągłego kształtu. Może być to kubek, szklanka albo foremka w moim wypadku. Oraz nożyczek. Nożyczki szkolne, nożyczki profilowane z różnymi brzegami, klej, cienkopis, ołówek albo długopis. Kartka niebieska będzie stanowiła tło naszej pracy, więc ją zostawiamy. Z kartki żółtej zrobimy nasze kwiaty. W tym celu bierzemy przedmiot, kładziemy go na kartce, bierzemy cienkopis i odrysowujemy kształt. Po odrysowaniu mamy okrąg, który należy wyciąć. W zależności od tego, ile chcemy mieć kwiatów, tyle rysujemy różnych okręgów. Najlepiej, jak będzie to liczba nieparzysta. 3, 5, 7. Aby przygotować chłodygę, bierzemy zielony papier i zwijamy go w harmonikę. Ważne, aby docisnąć krawędzie i aby były one równe. Następnie bierzemy nożyczki i wycinamy 2 paski. Te 2 paski tniemy jeszcze na pół. Łączymy je ze sobą. Zginamy na pół. I jeszcze tniemy na mniejsze. Uzyskaliśmy 4 paski, każde z nich zginamy na pół. Robimy to bardzo dokładnie, abyśmy uzyskali taki efekt. Mamy już nasze łodygi. Przejdziemy do liścia. Z pozostałej części harmoniki wytniemy owalny kształt, tak aby był on zaczynający się tutaj skosem prosto i kończący się skosem. Weźmiemy cienkopis i narysujemy sobie ten kształt. Teraz wytniemy. Po wycięciu otrzymaliśmy 3 liście.
Aby jeszcze bardziej przypominały liście, zginamy papier i w kierunku od siebie zginamy. Raz do siebie, od siebie, do siebie. Dociskamy wszystkie krawędzie i prostujemy. Oto nasz liść. W ten sam sposób robimy z kolejnymi liśćmi. Wystarczą 3 liście. Nawet jeżeli będzie więcej łodyżek i kwiatów. Ja mam 3 liście, 4 łodygi. Powracamy do naszego koła. I wycinamy. Jak już mamy wycięte koło, czy nożyczkami profilowanymi, czy nożyczkami szkolnymi, to nie ma znaczenia. I tak efekt będzie niesamowity. Zginamy koło na pół i znowu na pół. Uzyskujemy taki trójkąt. Otwieramy i mamy krzyż. Wkładamy palce w dwóch trójkątach do siebie i w ten sposób tworzymy taką żabkę. Dociskamy brzegi. Uzyskaliśmy przestrzenny kwiat. Tak samo robimy z pozostałymi kwiatami. Na pół, jeszcze raz na pół. Tworzymy żabkę. Tworzymy żabkę. Tworzymy żabkę. Nożyczki odkładamy, nie będą nam już potrzebne. Bierzemy naszą kartkę i do niej przyklejamy łodygi. Przyklejając łodygi, przyklejamy tylko jeden brzeg. Przyklejamy je w ten sposób, aby były rozchylone i tylko na dole. Bierzemy klej. Same końce. Kolejne. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Po przykleju łodek mamy taki efekt przestrzenny.
jak przykleić kwiaty? Wybieramy tylko jedną stronę, którą również przyklejamy klejem. Następną. I następną. Ostatni kwiat. Moje kwiaty są już przyklejone. Łodygi również przyklejamy tylko i wyłącznie z samego dołu. To nasze prace, które wykonaliśmy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Życzę udanej i owocnej pracy.